Przede wszystkim, znowu po 7, to dalszy ciąg śmierci tej wrednej wiedźmy. Dobra, jesteśmy w dużo lepszej pozycji. W sumie co zrobiłem lepiej? W pierwszej turze zamiast gasić tą klatkę, użyłem Gale'a, żeby skasować. Gale'em skasowałem magicznymi pociskami wszystkie odbicia. I to w sumie dużo zmieniło. Potem ta druga fala, nawet nie potrzebowałem już magicznych pocisków, bo trafialiśmy szczęśliwie i bez pocisków je pokasowaliśmy. W każdym razie, a po pocisków. Dobra. Dwa hapeki. To nie byłoby najmądrzejsze. It was part of the deal. For him. My husband. She was going to bring him back. Bring Connor back to life. Co by się stało z twoim dzieckiem? Ethel promised to raise the child, teach them magic, give them a good life. It's a damn sight better than I can do. I just wanted everything back. Back the way it was. Ethel wiedziała, że jesteś w trudnym położeniu, wykorzystała to. It's my own fault for letting her. Look. I don't like owing people. Here, this socket is worth some coin. Zachowaj go, nie jesteś mi nic winna. Really? That's... My husband gave it to me. I should take him home. His coffin is just upstairs. A decent burial is the least I can give him. Thank you. Yeah, I don't think there's anyone else who would have saved me. No cóż, twój brat próbował, ale bądźmy szczerzy, nawet gdyby wiedźma go nie zabiła, to chyba miał niewielkie szanse ratunku, więc... Dobra. Nie było aż tak źle. Myślałem, że będzie kompletnie nie do pokonania, będziemy musieli się cofnąć i załatwić to kiedy indziej. Złoto. Dobra. Sturki. Ja się później porozdzielam. Sturka, trucizna, zwój magicznej broni, zwój promienia osłabienia, zwój lotu. Zwój porażającego uścisku. Will to wszystko. Przynajmniej większość z tego powciąga. Zwój widzenia w ciemności. Matowy amulet. Życie fej. Obniża wymagany wynik rzutu obronnego przed śmiercią dla naszącej postaci. Co? Okej. Okay. Czyli tak jakby z... Mniejsza trudność, stopień trudności rzutów obronnych przed śmiercią. Jeszcze rzuty obronne przed śmiercią chronimy się, wczytując grę. Więc wciągniesz to sobie. Później. Dobra, co jeszcze tu mamy? No nic więcej, co? Zobaczmy tutaj, czy zniknęły te wyziewy. Wyziewy zniknęły. Ale dobra, zajrzymy jeszcze na tamte drzwi.
Może te otwory produkowały te wyziewy? Dobra, nieważne. Czy mamy coś tutaj ciekawego? Nie wiem. Dobra. W każdym razie zajrzyjmy jeszcze do tamtych drzwi. No i cóż, na pewno zasłużyliśmy na dłuższy odpoczynek. Skarbiec. Krąg grzybów. Zbierajmy rzeczy. Wszystko widzące oko. Ochrona przed dobrem i złem. Możemy tobie to dać. Ochroń sojuszników przed atakami i mocą w naturze, niebem, żywiołów, fej, czartów i nieumarłych. Chcemy to używać? Koncentracja. Krótki odpoczynek, zawsze przygotowany. Dobra, zostawimy to u niej. Gorzki rozwód. Okej. Mamy też dwa listy do Ethel. Najdroższa siostro, wszystko u ciebie dobrze, kwiatuszku? Nie mogę wprost wierzyć, że pozwoliłaś wyknąć się jakiemuś szczeniakowi. Ja spaliłbym się ze wstydu. Ale nie kłopocz się, moje krasnale już schwytały nic ponia. Poświęcają mu dużo czasu i uwagi. Przestał krzyczeć już kilka nocy temu, ale wciąż słychać szlochy. Umrze, żałując gorzko, że naraził się wiedźmie. Odchodząc od zmysłów matka, jak dobrze mnie znasz, mam dla niej najśliczniejszą maskę. Musisz koniecznie mnie odwiedzić. Ethel, słyszałem, że interes słabo się kręci. Nie bój się, mam dla ciebie zlecenie. Klient umknął zwrot Baldura, nie zapłaciwszy rachunku. Moi pomocnicy trafili na jego trop z biegiem Kiontaru i zapewnili mnie, że będzie przemierzał twoje terytorium. Czyń z nim, co zechcesz. W zamian oferuję dziewczynę, która powinna szczegółowo przypaść ci do gustu. Jej matka traci kontakt z rzeczywistością. Mój wysłannik zapewnił, że możesz jej pomóc. Wyślę ją do ciebie zwyczajową drogą. Okej. Już drugi list od M. Coś świeci dołek. Klinowa skrzynia. Mikstura. Mikstura wspaniałego skoku. Leczenie. Rozmowa ze zwierzętami. Zachłanność kochanki. Co to niby jest? Są chyba jakieś wiedźmińskie odczynniki. Raczej nas nie będą interesować. Wiedźmowy kostur. Promień zatrucia. Przewrócenie. Brzmi lepiej niż po prostu szansa na spętanie, jeżeli cel nie jest tak, jeżeli szansa na spętanie, jeżeli atakujemy wręcz. Dobra, momencik. Czy ten promień zatrucia? Raz na krótki odpoczynek.
2K8 to lepiej niż 1K10. Still breathing, despite everything. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. Cursed to put my hands on everything. Okej. Po prostu wyjście. Ciekawe, czy wcześniej dało się tędy wejść. Może dało się załatwić wiedźmę bez zabijania jej. Przynajmniej uratować Marynę. Gdybyśmy spróbowali pogadać o sytuacji, a nie wcisnęli jej, że zabiła jej brata. Znalazłem różdżkę. Myślę, że mogę wskrzesić twojego męża. You feel a surge of power from the wand. The air suddenly tastes acrid. It wants to be used. Bring it back! Bring Connor back! Please! Dobra, zobaczymy. Prawdopodobnie efekt nie będzie taki, jak oczekujesz, patrząc na tych wszystkich ludzi, którzy po drodze widzieliśmy. Ich życzenia również nie zostały spełnione w sposób, który by ich zadowalał, ale... Ale zobaczmy. What's happening? Why is he still dead? You feel something pull at you. The creature yearns for a master. Czekaj, może to nie jest trwałe. Zawsze możemy go pochować z powrotem. Jesteś pewna, że chcesz to zrobić? Ale cóż, przynajmniej nie będzie się do końca życia zatręczała, co by było, gdyby... Teraz wie, co by było, gdyby... Tutaj już zwiedziliśmy. Ale pójdźmy jeszcze tą stronę, zwiedźmy resztę lokacji. Nie mamy już krótkich odpoczynków, ale mamy za to moją pieśń wytchnienia. Tak lepiej. Na to, że nic tu nie ma. Dobra. Mamy jeszcze dwie rzeczy do obczajenia. To jeszcze coś może być. Dobra. Przejdźmy jeszcze przez... Przez drzwi. I spojrzymy w tamte miejsce.
Aha, tutaj. Trzeba było tylnym wejściem przejść, żeby wejść do tej lokacji. Bez klucza raczej mogłoby być ciężko. Co ja mówię? Mamy przecież wytrychy nasze. Tam ktoś jest. Ktoś na 5. poziomie. Ciekawe. Porozmawiajmy z nim. Że to jest ten, kogo złapały krasnoludki? Ah, a fellow wanderer. Forgive the aroma. You catch a waft of something foul, metallic, and sickly sweet. Powdered iron vine. Most monsters will think twice before making a meal of me. An old hunter's trick. If you can't mask your scent, spoil it. Kim jesteś? Today? The same as you. A humble supplicant. Come to bargain with the lady of this house. Though, perhaps I speak too swiftly. You have an odor of your own, or the stench of fey blood. You've already met the hag, then. Owszem, nie przeżyła tego. Truly? I won't mourn her passing. Though I hoped she would help me on my hunt. I can wait. You, on the other hand, should already be running. A coven will hear of this. They'll stop plotting to kill one another just long enough to focus all that energy on you. Na kogo tak polujesz? Truth is like a blade, my friend. We can arm ourselves with it, or just as easily find it pressed against our throat. I would not put you in danger. Perswazja, być może zdołam ci pomóc w polowaniu. Cyk, cyk. Iknie. No. This duty is mine alone. But for such an offer, an answer at least is owed. I hunt a vampire spawn called Astarion. I'm bound to bring him back to Baldur's Gate, alive. Though I cannot swear to his condition once my tribe are done with him. Is he known to you? Spotkaliśmy się. On nie należy do tych, którzy dadzą się zgarnąć bez gadania. Czego twoje plemię od niego chce? My people were recently attacked in the night. Our camp set upon by a band of vampire spawn. In the chaos of battle, one of them stole away with our children. We've been searching for them ever since. We believe this Astarion knows exactly what happened that night and where to find our little ones. If captured, my people will make him talk. So I ask again, is he known to you? Spotkaliśmy się. On nie należy do tych, którzy dadzą się zgarnąć bez gadania. You do know him. I don't suppose you'll tell me where he is. Żeby mu zdradzić. Ciekawi mnie, co by się wtedy wydarzyło. Ciekawi mnie to dużo bardziej, niż przejmuje mnie los Lucyfera, więc powiedzmy mu. A wise decision. I will do my work. And for what it's worth, I will take no pleasure in it. You actually surrendered a Astarion like that. Dobra. Pójdźmy do obozu. Ciekawe, co się wydarzy. Co Astarion na to powiesz? Well, hello. What can I do for you? Na bagnach trafiłem na łowcę potworów, szukał cię. What? Who? What happened? Chciał cię schwytać i zaciągnąć z powrotem do wrót Baldura. To był gór imieniem Gandriel. A girl? What are those vagabonds? Why would they... Cazador?
Of course he'd send a girl to hunt me down. A kto właśnie jest ten Cazador? Cazador Zar is a vampire lord in Baldur's Gate. The patriarch of his coven and a monster obsessed with power. He turned me nearly 200 years ago. I became his spawn. And he became my tormentor. No, wiecie, momencik, chcę to inaczej jednak rozegrać. Myślałem, że jak powiemy mu, gdzie jest nasze ten, to będzie jakaś dalsza opcja rozmowy. Zobaczmy, czy możemy to jakoś z nim przegadać. No ja wszystko nie chcę, żeby tak po prostu zniknął nam towarzysz i nic się dalej nie wydarzyło. Dobra. An old hunter's trick. If you can't mask your scent, spoil it. Today, or the stench of fey blood. They'll stop plotting to kill one another just long enough to or just as easily find it pressed against our throat. I would not put you in danger. No, though I cannot swear to his condition once my tribe are done with him. You do know him. I don't suppose you'll tell me where he is. Nie ma innej opcji ciekawej. Możemy go okłamać. Chociaż może nas wtedy zaatakować. Wiecie co? Powiedzmy. Powiedzmy mu po prostu. I potem zobaczymy, co się będzie dalej działo. A wise decision. I'm surprised you actually surrendered a Starion like that. Dobra, zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy Astarion po prostu zniknie? Trudno. Dobra, jeszcze moment. Tutaj jeszcze może coś być. Aktywowaliśmy na pewno. Aktywowane. Cóż, nie byłby to pierwszy, nazwijmy to, towarzysz, którego ukrócilibyśmy o głowę. Tutaj był skarb, ale nie udało nam się go znaleźć. Lina. Mugok ostatnio wspominał, żeby próbować lino używać do wspinania się. Nie wiem, czy tak na pewno da się zrobić, ale... Może zobaczymy przy najbliższej okazji. Dobra, zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. Mący obozowisko. Nie, obozowisko, trzęsawisko. Okej. Czy możemy stąd przeskoczyć tam? Możemy. Zaniedbane schronienie. Tak, musimy uważać, bo może to się tak skończyć, że coś nas zaatakuje. Pod ten mefit błotny. Dobra. Myślałem, że będzie ich tylko jeden. ...70% szansy? Może sobie poradzimy. Zobaczymy, mamy jeszcze trochę punktów życia do... ...do walki.
starożytny Mefit. Pytanie. Czy to musicie się koncentrować na tym? Nie musicie się na tym koncentrować. Dobra. Dobra, standardowo urok na cokolwiek. I spróbuj go zabić. Nie tak liczyłem. Urzet. Nie wiem, co to jest, ale nie podoba mi się. A ty możesz podpalić go? Okej, masz utrudnienie, bo zagrożenie. Podpacnij go przynajmniej. Ty nie masz kompletnie żadnych czarów. Ten promień zatrucia 50% oraz strzelasz tego Mefita. Okej. Kolejny urzet. Dobra. I co, jak nam to idzie, to nie jest najlepiej. Dobra, trzask. Wycofaj się trochę. Okej, straciłeś urok przez to. Czy możemy któregokolwiek z nich zabić? Możemy spróbować jego zabić. Ładnie. Dobra, podejdź. Te urzety. No za chwilę się zobaczymy, co z nimi. Dobra. Młodszym Mefitem nie wiem, czy mam się przejmować. Zakładam, że nie. Będę walił tutaj. Dobra. Promień zatrucia. Spróbuj go dobić. Okej. Mefity są żywiołakami, dlatego się nie zatruł. Dobra. Ogień alchemiczny. Dobra. Nie najlepiej. Nie korzystajmy jeszcze z tego zaklęcia. Dobra. Ułatwienie. Dobra, to skażę sobie tego starożytnego. Mam nadzieję, że to będzie kasować również ich przywołańce. Plątanie, okej.
Dokładnie. Ten jeszcze został i te całe urzety, cokolwiek to jest. Ładnie. Oplątanie. To ci kasuje dosyć dużo szans twojego ataku. Ale możesz nadal spróbować jego ciachnąć. Ładnie. Możesz go przeknąć na siłę? Możesz. Dobra. Dobra. No, przerwało twoją koncentrację, ale dobra, ale bijemy go teraz. Ograniczony ruch błoto. To ci utrudnia? Okej. To może nie używajmy nic innego. Bardziej pewne rzeczy używajmy. Dobra, on się nie podchodzi do nas z jakiegoś powodu. To dobrze. Po prostu go nawalajmy. Słona przed orężem. Czemu by nie? I to przez osłonę. Okej. Ładnie. Dobra, ładujemy. Dobra. Jeszcze ten został. Dobra, ściągnijmy go tutaj. Przerwanie regeneracji. Cokolwiek by to mogło oznaczać? Okej, gość nie chce do nas podchodzić. Dobra dla nas. Nawalajmy, aż zechce podejść. Albo da się zabić. Ładnie. Nie wiem, co spowodowało, że on tam stoi i nic do nas nie robi, ale nie zamierzam nic zrobić, co by to mu przeszkadzało w tym. Okej. Oskręcona gałąź, nieprzydatne, kora drzewa. Okej, to jest bardziej przydatne. Mikstura magicznego podtrzymania. Nie wiem, co to jest, ale brzmi ciekawie. Really.
Za chwilę, za chwilę. Tarcza drewnianego użyta. Pętające uderzenie użyta. Przywołanie, poziom pierwszy. Twój atak przywołuje cierniste pnącze, które mogą omotać cel. Nie wiem, czy to jest lepsze od tego, co ma serduszko obecnie. Raczej nie. Więc będzie na sprzedaż albo dla Gale'a. Roziskrzone dłonie. Przy trafieniu atakiem bez broni właściciel tego przedmiotu zyskuje ładunki błyskawic. Nie. Lody. Gale, zjesz to sobie. Swift as my feet can carry me. Dobra. Nie przewiduję, żeby było tu jeszcze więcej przeciwników, mam nadzieję. Dobra, to jeszcze tutaj szybko zbadajmy i idziemy do obozu. Lina, szczypce. Dobra, czy to wszystko? Jeszcze tutaj mamy kawałek niezbadany. Damy się tam po długim odpoczynku. You carry a Githyanki relic. I will have an explanation. Or your head. Walk away now. I won't warn you again. Fight, 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 fight. Obserwuj kłótnie. Pozwoli im rozstrzygnąć kłótnie między sobą i położ się spać. Co tu się dzieje? Dlaczego się kłócicie? Lazelle thinks I have something important to her people. She's deluded, clear. Lies. She carries an heirloom of my people. I must know why. Zgadzam się z posępną. Ten artefakt nas chroni. Potrzebujemy go. You hear that, Lazelle? It's called common sense. Jisk, you seek reason in dishonor. Lazelle, jeżeli chcesz, żeby ktokolwiek stanął kiedykolwiek po twojej stronie, może spróbuj być miła dla kogoś raz do roku, albo na pięć. Przestańcie, nie ma sensu, żebyśmy ze sobą walczyli. Incorrect. Judicious bloodletting settles feuds and roots out the weak, the deceitful. Do you hear this, Tripe? Our lives are at stake, and she wants us to turn on each other. No others. Just you and me. Wiesz co? Ona ma całą masę artefaktów ze sobą, więc nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, patyczaku. Idźcie spać, obie. Co no chłodzi wasze rozpalone głowy? I doubt this one's wits will be any sharper by then. I do not wish to spill blood here. Come daylight, we will find a place to end this. Fine. You can accept you're wrong, or we'll be rid of you permanently. Either way, I win. Lazelle! Patyczaku! Nie zabiliśmy cię! You had every chance to look the other way, but here we are. You chose this. Spare me the justifications, coward. If anyone asks, I'll say you were transforming. Don't expect to be mourned. Żeby ją pozwolić zabić. Ale jeżeli ona tego nie zrobi, to co, będą się pojedynkować? Dobra, serduszko, nie w ten sposób.
Nie w ten sposób. Jeżeli będzie chciała się bić, możesz. Masz zdecydowanie narzędzia do tego, żeby przemówić jej. Let me up, and I'll show you. Radzę współpracować, Lazael, dla twojego własnego dobra. Surrender, a disgusting notion. You would better warm to that notion very rapidly, or your journey ends here. We needn't be enemies. There's plenty of those to go around already. What would you have? That we be friends? Let's not get ahead of ourselves. But imagine what we might achieve if we channeled some of that hostility back at our real foes, instead of each other. They wouldn't stand a chance. No pochwala mojego postępowania. Dobra, w każdym razie, Lucifer, wróćmy do tej rozmowy. Natrafiłem na łowcę. Dobra. Cazador Zar is a vampire lord in Baldur's Gate. The patriarch of his coven and a monster obsessed with power. He turned me nearly 200 years ago. I became his spawn. And he became my tormentor. Dlaczego? Co jest szczególnego w tych całych górach? Nie, moment. Ale czy łowca potworów pracowałby na zlecenie wampira? They may have no idea who they're working for. Cazador likely paid someone to pay someone to call in a favor. And here we are. He doesn't do simple plans. Not if he has a complex one that pits a dozen enemies against each other. No. This hunter is a message. Cazador's letting me know that even out here, he can get to me. He wants me back. Ale czemu chciał cię schwytać? Czemu po prostu nie zabić? Maybe he wants to make an example of me, to show what happens to runaways. Or maybe he thinks death is too good for me. No, na to, że nie jest skory, żeby ci odpuścić, powinienem się martwić. Concerned. Do you know the power vampire lord possesses? He can change shape, turn into mist, call wolves to do his bidding, shrug off blows like they're nothing. He could walk into our camp tonight and kill you with his bare hand. And you'd be lucky if death was the worst thing that happened to you. Dobra, co proponujesz? First, we have to... I don't know. Well, if we kill his lackeys, he'll just send more. We just have to be vigilant, keep our wits about us, and kill any monster hunters on sight. We can probably make an exception for Will. Probably. Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy w pewnym momencie po prostu Lucifer zniknie i to będzie koniec jego historii. Nie płakałbym. Dobra, czy ktoś jeszcze ma coś do powiedzenia? Właśnie, co z naszą skrzynią podróżną? Czy mamy tam rzeczy, które schowaliśmy? Mamy. Tunika wierzchna gaduły. Ciekawe, jak to wygląda. Gdzie to jest tutaj? Dostojnie. Zatrzymam sobie. Dobra. Możemy też gacie nałożyć. Do pary.
Butki. Okej, mamy dwa różne gacie. Nie chce mi się czytać, co one robią. Barwnik smoczego generała. Zdawało mi się, że tutaj więcej rzeczy powkładaliśmy. Nie wiem. Serduszko, czy podjadałeś tutaj rzeczy ze skrzyni? I don't think there'll be any more trouble between Lazel and I, if you were wondering. We can all sleep easier now. Well, apart from all the rest. No dobrze, wolę, żebyśmy pozostali przyjaciółmi. You have an interesting definition of friendly, but yes. Może coś nam więcej powiedzieć? Powiesz mi coś jeszcze o matce przełożonej? I'm not sure what else I can say, at least until I can remember more. She taught me, trained me, punished me. Often I think I feel her influence when the wound pains me. Not even memories, just glimpses, impressions. Perhaps the wound is her doing, something Lady Shah bid her to do. I don't know. Dobra, może jak odzyskamy twoją pamięć, to może coś więcej nam powiesz. Dobra. Pogadajmy jeszcze z resztą ludzi, że mają coś do powiedzenia. They'll have no energy for battling our enemies if Lazel and Shadowheart are too busy squabbling among themselves. Dobra, coś jeszcze masz do powiedzenia, Will? Well, Matt. Nie. Gale? I'll say one thing for our troop. We're not short on drama. I'm glad Shadowheart and Lazel settled their differences peacefully. Eventually. Pokojowo, przy użyciu noża. Nie masz nic więcej do powiedzenia. Dobra. To by było na tyle na razie. Mamy jeszcze trochę miejsca do zwiedzenia na tym wybrzeżu. Potem mamy jeszcze trzy lokacje do zwiedzenia, zanim wrócimy do druidów. Po pierwsze jest jaskinia pająków. Myślę, że już teraz dalibyśmy radę z tym dużym pająkiem. Taką mam nadzieję. Po drugie była jaskinia w lesie, w której jakiś niedźwiedziołak czy coś takiego miało się znajdować. Sprawdzimy ją. A po trzecie jest jeszcze ta ścieżka na północ od mostu. Tam było, można było pójść bardziej na północ i gnole tam poobczajać. Tak mi się zdaje. Więc to zobaczymy. A poza tym zdaje mi się, że jeszcze była ścieżka prowadząca od obozu, znaczy od druidów, której chyba nie patrzyliśmy nigdy. Więc tak, pozwiedzamy te wszystkie możliwe miejsca i dopiero wtedy będziemy kontynuować wątek główny. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć!